Półtorej roku temu przyszedłem do Bogdanowic z Polonii Głubczyce, w sumie jestem wychowankiem Polonii Głubczyce, no i przez kontuzję nie miałem możliwości jeszcze zagrać tutaj w Odrze. Zadebiutowałem w sumie w Pucharze, miałem szansę zagrać tylko 4 minuty, no ale to jeszcze dla mnie nie jest debiut. A przerwa twoja trwała dosyć długo, gdybyś mógł przybliżyć nieco twoją kontuzję. W poprzedniej rundzie na meczu z Polonią Łaziska Górne zerwałem więzadła przednie krzyżowe lewego stawu kolanowego. No i to ta właśnie kontuzja wykluczyła mnie na ten długi okres. Twoim zdaniem fuzja startu Bogdanowice i Odry Włodzisław to był dobry pomysł? Na pewno jest to z korzyścią dla tych zawodników, którzy z Bogdanowic tutaj przyszli. Mają przynajmniej szansę rozwoju i możliwości gry dalej, bo jak wiadomo Bogdanowice to była mała miejscowość, a trzecia liga była i tak dużym sukcesem jak dla niej. Tobie nie żal, że wiosną tak naprawdę nie zagrałeś wcale, bo przy takiej publicy na pewno się fajnie gra. Byłem na wielu meczach tutaj, jak grali koledzy, szczególnie u siebie na stadionie, gdzie publika naprawdę dopisuje. Naprawdę z góry te mecze się bardzo dla zawodników ciężko ogląda, bo każdy z nas by chciał wyjść na boisko i pokazać, co potrafi, no ale niestety nie mam takiej szansy. Może w przyszłym sezonie, jeżeli uda mi się tutaj zostać, to spróbuję pokazać, co potrafię na boisku. Twoim zdaniem ta obecna drużyna jest mocniejsza od tej z jesieni w Bogdanowicach? Ciężko to określić, bo na pewno chłopaki mieli bardzo mało czasu, żeby się zgrać, żeby wytrenować wszystkie stałe fragmenty gry czy inne takie sposoby gry, ale myślę, że potencjał na pewno jest większy. W tym sezonie liczysz, że jeszcze na występy zostały 3 mecze do końca sezonu? Szczerze liczę może na występ w Pucharze Polski, bo tak na to się bardziej nastawiam. W lidze cały czas walczymy o utrzymanie i myślę, że nie będziemy ryzykować takiego zagrania, bo jeszcze nie jestem w 100% gotowy. Myślę, że może w Pucharze spróbuję. To utrzymanie mieliśmy sobie zapewnić w tą sobotę, jednak się nie udało. Myślę, że na pewno nieco pokrzyżowaliśmy sobie plany, ale to utrzymanie uda się tutaj osiągnąć? Mam taką nadzieję, bo jednak przyszłość Rogów jest dobrym zespołem, ale myślę, że u siebie na pewno potrafimy dużo zdziałać, co pokazaliśmy z zespołami Szczołówki, z Pniówkiem czy z innymi zespołami, że potrafimy tutaj ugrać punkty, szczególnie u siebie przy publice. Motywacja w szatni jest? Jak najbardziej, szczególnie na to spotkanie, które w końcu chłopaki chcą wywalczyć ten upragnione utrzymanie.